Okej, witajcie już w trzecim świątecznym odcinku. Ładnie idzie nasz maraton. Dużo już jest odcinków. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Mam nadzieję, że prezenty były fajne. Osiągnąłem brąz, same sukcesy. Dobra, przechodzimy do odcinka. Pewnego dnia rano przed szkołą wstałem sobie, bo szedłem na dziewiątą. No i sobie pograłem. I podbiłem wynik. I 3 razy wygrałem po 2000 medali. Szkoda, że się nie nagrało, ale mamy nagrody. Więc 50 za listę znajomych, 2000 za regionalne i 2000 za światowe. Jestem w brązie. Nie jest źle, jest fajnie. No dobra, to by było na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Albo jeszcze zaraz dogram jakąś walkę. Okej, w takim razie jeszcze możemy zakręcić sobie kółeczkiem. I tak nic nie wygram, ale kogo to tam interesuje? No i co? Spróbujemy coś wygrać. Oczywiście nic nie wygramy, bo po co w ogóle wygrywanie jest dla słabych? Okej. Wow, 5 medali, świetnie. Potrzebujemy sporo medali, ale niech nie na mapit. Dobra, jak mam już tyle kasy, to za 500 lecimy, no co? To są tylko wirtualna grafika, obok niej cyferki, nic ważnego nie sprawi jakichś dramatów w moim życiu, więc nawet jak stracę to 500 medali, to tam mam kolejne. No dobra, czekamy na przeciwnika. Jest przeciwnik. Ale byłem w brązie, jej, jak się... Okej, muzyka się zbagowała, super. Okej, chyba już będę musiał niedługo rezygnować w ogóle z jakiegokolwiek rodzaju muzyki. Niestety w grze o nazwie Bloons TD Battles. No tak. No. I testuję moją nową taktykę z tym... Dartling Gunem, wolę na to mówić minigun. I taktyka polega na tym, że używamy tylko Dartmankey, a go nie używamy. I na tym to polega, na tym cała taktyka polega. No dobra, no i lecimy standardowo farmami. Jakże to jest 500 medali, to idę taktyką. Na początku nie przejmuję się życiami, później buduję obronę, która mogłaby nawet obronić maba. I no. I to jest cała taktyka tutaj nasza. Tutaj nie będę się przejmował na razie początkowymi życiami. Tylko sobie w dobrym spocie ustawię Dartmankeya. Okej. Czy on mnie raszuje? Tak, raszuje mnie. Dobrze, już. On nie może sobie raszować, ale później zobaczymy, jak się dla niego to obróci, bo gdy już na przykład ja mam farmy, a on farmy nie posiada, więc to nie wiem, czy tak fajnie się dla niego skończy. Dobrze, ja proponuję tutaj Yellow Rush na rundzie 8. I tutaj postawmy sobie faremkę. On tutaj nas widzę rushuje insta, ale my tu mamy dobrego spota. Dobra, on tutaj widzę nas rushuje, to musimy zaopatrzyć się w kolce. No dobrze, zobaczycie, jak to się odwróci. To raszuje, to później naprawdę żałuję. O, zbustował. Co on robi? Co on robi? Naprawdę. Mamaga. No, ja się zastanawiam. Ja coś czuję, że może się to dla niego nieprzyjemnie skończyć. Dobrze, my mamy jeszcze boosty, więc to jest bezproblemowo. I spróbujmy... Tak defensywnie, jednocześnie trochę agresji. Taki za 1000 zeta rush yellow powinien być bardzo, że tak, powinien być chyba wystarczający, żeby go chociaż trochę skrzywdzić. Spróbujmy i tak. A, zboostował. Nubki tylko boostują. Okej, Juggernaut jest. No, a tu trzeba to defensywnie ugrać, bo inaczej, że tak powiem, tego nie ogramy, więc ja bym tu zrobił taktykę wielu Juggernautów, wiele Dartmankey i później on mnie zraszuje, a to bronię. Dobra, robię tak, bo inaczej to
teraz się źle na mnie skończy. Potrzebuję po prostu 6000. Okej, coś się boję, że przerżnąłem to. Te moje medale. Ale trzeba. Stay determined. Dobrze, zbierajmy kasę. Coś mu, jeszcze jakoś to wygramy. Jeszcze to się orobi. Ała, zaraz będę sobie ginął. Nie przejmujemy się tym. Mam już laser cannon. Dobrze. Zobaczymy, czy teraz bo tak pójdzie dobrze. Wydaje mi się, że gdybym wysłał mu szybkie maby, to by dało radę go, że tak powiem, skrzywdzić. A choć i tak już chyba podobnie się bronimy, więc nawet wyszło na nasze. Dobra. Spróbujmy coś tutaj ugrać tymi farmami. Okej, już 3 szybkie maby. Spróbujmy. Chyba to wystarczy. Chyba tak. Wysłał mi BFB. Tak, udało się. Jest 1000 medali. O Jezu. No. Bardzo dziękuję. Ale gra na początku była przegrana w 100%. No i ile już mamy? 1000 medali. Uhu, uhu. No, niezły początek. No dobrze, które my tu mamy miejsce? 47 tysięcy, a tu na końcu zresztą pisze 1000 medali już. Nie, 2000 medali dostaniemy. Nie, to bardzo, bardzo udane. Dobra, to jeszcze jeden był taki i poleciał. Ale jednak taktyka, nawet jak crash nie wyjdzie, to ta z miniganem rzeczywiście działa. Po prostu trzeba defensywnie później zagrać z tymi farmami. Potrzebujemy... moja ukochana mapa. O, na tej mapie nigdy nie grałem. Okej, szanuję. Okej. Tu się nam chyba mag na tej mapie przyda. Oczywiście Feglix chyba mi tu specjalnie mnie stalkuje i mi tu spami po prawej. A ja to Feglix to pozwala się na taki stalking. No dobrze, no to standardowo... Czemu ja mam mortara? Co? Nie! Miał być minigun. Albo chociaż mag. Czemu ja mam mortara? To jest dramat. Nie! Nie! Starajmy się nie przejmować się życiem na razie. Postawmy, jak widać, że nasz... On chyba idzie ekonomią. To spróbujemy go zniszczyć. Jak idzie ekonomią i od razu nie stawia maga, to chyba też nie ogarnia tak bardzo jak tamten gościu poprzednio, choć jeszcze nic nie wiadomo. Chociaż mam 2 triple darty, to już jest praktycznie koniec. Jeszcze jeden banan. Okej, wysyła różowy, czyli jednak mnie chyba chce raszować. A na tej mapie raczej raszowanie dużo nie da. A on ma pioruny? Ma piorun, dobra. To nie mam chyba po co wysyłać. Może jakaś drobna presja może tam wejść. Maybe. Dobrze, to sobie na razie poczekajmy na kolejną farmę. On tu chyba tak. Farma, świetny, idealny timing na farmę. Na pewno nie spóźniony. O, sam Monkey. Chyba to jest moja taka stara taktyka, jak kiedyś jeszcze tak bardzo nie ogarniałem i sam Monkey był najlepszą rzeczą. Jak się wylosował, to było, że po prostu euforia maksymalna i po prostu, że wygrano. Na 8 możemy spróbować rush, choć nie wydaje mi się, żeby mu dużo zrobił, gdyż ponieważ no to jest mak, a mak jednak ma te pioruny. Można spróbować takie drobne coś. Niby regen, ale... A właśnie niby biały, ale regen, więc... I to uprzećmy takim raszem żółtych. To... O! Nawet zboostuje! On zboostował. A, wybroni. Ale ledwo, ale wybroni. Też mi się oberwało mocno. Tradzik widzę, skanter raszował mnie bardzo szybko.
Dobra, już tu muszę Juggernauta stawiać. Muszę farmy sprzedawać, od razu mnie zreszują. Dobra, mam tutaj Juggernauta. To mu trzeba jakiś szybki, dobry raszyk, który nawet wystarczy, że mu jedna zebra przejdzie. Jedna zebra. I już będzie po nim. Więc gdyby taki raszyk zrobić, zbustować i ta zebra by tylko jedna zeberka. Ma słaby kamo w ogóle. Tutaj obronę na kamo. Jak to go zabije, to będzie się śmiał. A 13, nie zauważyłem. Tutaj mnie coś tam próbuje zabić, to sobie zboostujmy. Weźmy taki Camo Regen, bo nie ma zbyt dużo. Tutaj, o nie, to chyba mnie pierwszego zabije. A jednak. No halo, przeszło mu wszystko. Czemu? Okej, bug wizualny. Szanuję. Kolejne 1000 medali na moje konto. No, no to taki szybki, ładny, bardzo przychodowy odcinek. Udało mi się zrobić 2000 medali. Nigdy w tak szybkim tempie nie zarobiłem tak dużej ilości medali. 38 tysięcy. No cóż. No to dostałem zastrzyk kasy i znowu będę miał brąz. No to szybko poszło. No dobra, to było na tyle. Do zobaczenia.